Pani marszałek, Wysoka Izbo, ja mam pytanie do przedstawiciela wnioskodawców. Otóż polskie prawo górnicze i geologiczne w sposób precyzyjny określa, kto jest właścicielem zasobów górniczych, geologicznych występujących w Polsce, a mianowicie Skarb Państwa. A więc chciałem zapytać, czy w świetle dzisiaj obowiązującego prawa ten interes Skarbu Państwa jest odpowiednio zabezpieczony i czy jest do końca dobrze zorganizowany. Bowiem dzisiaj dysponentami bogactw narodowych są także samorządy lokalne, które wiemy, czym dysponują, jakimi środkami, jakimi siłami, a także oczywiście Państwowy Instytut Geologiczny, czy też Ministerstwo Środowiska. A więc ideą nowelizacji ustawy o prawo górnicze geologiczne jest powołanie Polskiej Służby Geologicznej. A więc zakładając hipotetycznie, że istniała ta służba w okresie przyznawania koncesji na gazy łupkowe, na rozpoznanie eksploatacji gazów łupkowych, czy interes Skarbu Państwa lepiej byłby zabezpieczony niż to miało miejsce, bowiem mamy różnego rodzaju informacje, że nie do końca to dobrze się odbyło. I czy też sensowniej wydawano by koncesje, choćby nawet na zagospodarowanie znanych złóż rudy miedzi wokół obszarów koncesyjnych KGHM-u. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.